Wpadki są wszędzie. Co tu się odwala? Co tu się odwala? Fuck! I tam coś tam robią, tam chcą ładować. Ja mówię do... tam, nie wiem, coś mówiłem, że do karetki coś. Oni tam coś porobili tam. No chcą ładować graczy. Ja nic nie ogarniam, to myślę, on myślę pierdzie, odjeżdżam stąd. Cyk, cyk, bum, 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 pojechał w pierony mate. Pojechał. Tak. Karetka. Potem piszą na krótkofalówce, gdzie ta karetka pojechała. A drugi pisze, ja uniosłem mroczka na rękach, patrzę, karetki nie ma. A za chwilę piszą, cztery ofiary śmiertelne, będziemy mieli ochrzan. No i ja oczywiście tam cichutko siedziałem. Tak, są tak z Yandere jakby kto... Kurwa! D. Już jesteśmy. Kurde, 50 euro brakło. Ja się muszę zadłużyć, sorry. O dobra, dobra, już pożyczył, dzięki Chris, dzięki. Co jest grane? No widzicie, takie to są jaja z tymi felgami, no kurde. Takie to są jaja, no kurde, widzicie. Ostatnio otwieram drzwi. Co? Jezusie, kurwa, nazareński! What the fuck? No nie wiem, ile tu musiał stać koleś u cygana, żeby tyle kupić, ale okej. O, strzałki! Kurde! Jaki quick time, kurda! Fuck! Kurde! Kurde! Fuck! No kurwa i... W dupę mi ładuje jeszcze pedał, jesteście... A dobra, nie będę się denerwował. Jest! 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 Moi drodzy, mamy trzecie miejsce, wygraliśmy 1000 euro! Trzecie miejsce, Glendale, moja firmowa maszynka, tak więc cieszmy się i radujmy się teraz. Tak, zapomniałem, że mogą nas zatrzymać. Kurde, Mateo! Dobrze. Teraz jak świruję. Czy jeszcze noże? Czyliby nawiązanie do Yuri? Czy jeszcze noże? No, czy jeszcze noże? Czekaj. Jasne, że czy jeszcze noże? O, patrz. Czekaj. To moja kosa akurat. No, czy jeszcze noże? No.
Czyli tak, czyszczę noże w wolnym czasie. Czyszczę noże w ogóle. Kto jest? No i wyjebali na zewnątrz. Get out of my sight! Get out! Ale zostaliśmy niestety wyjebani ze szkoły. No trudno, zdarza się. Dobra. Na plecy! A, dupa na koła. Poddenerwujemy trochę kuriera. Czy coś napisać trzeba, tylko nie wiem co. Albo... O, przebicie jakieś mamy? O, śmieszny. O kurwa. Kurde. Co to puszczę? Bo jeśli tak jak mówiłem, no. Tak zaparkowałem. Nie parkujcie tak ciasno. Teraz nie wsiądę do tego auta. Taka mała porada, nie parkujcie tak ciasno. Będę musiał motkę jakiegoś wezwać. Jezusie Chrystusie z Nazaretu! Co? Jaki skrypt? Co ty? Ja pierniczę. O Boże. No taka miła była. Chcecie wsiadać do tego auta, bo czasami jest tak, że jak zapomnicie, to da wam cel tutaj, na tej stacji. I w ten sposób możecie łatwo 50 euro zarobić. Za teraz to sprawdzimy, może. Jak mi teraz da kłos. Co? Patrzcie. O kurde. No to wygląda na to, że jakieś modyfikacje są w tej pracy. Okej, tak więc teraz zrobimy sobie kisiel z kokony. Chcemy zrobić oczywiście bierzemy nóż. Teraz do maszynki. Dump. Activate. No i mamy bardzo ładny kisiel z kokony. Ale on też zleciał. No tu ławczy, chyba jakiś? O, go zepchnę, bo ławczy. Uuu, chłop jak zleciał, panie. Ale teraz leci, pa. Siema. Leciał. No kopalnia cię... I co? O, fuck, co ja... Policz, nie śmiej się, bo mycha i tak nie było, no żeż, kurwa mać. Znaczy, kurde. Chwila, czemu? Nie no, napiszcie co wam to przypomina. Co to jest na tym boisku? Co wam to przypomina, co na tym boisku jest narysowane? No bez jaj. Że nawet w Yandere coś takiego musieli dodać. Ja rozumiem, że Rockstar, ale... No, takie coś. Dali podatki. Był to 13 rok jeszcze, październik chyba. Podatek dali 2% chyba na początek. Tam gracze, mało było wtedy graczy jeszcze, ale tam gracze, tragedia, protesty, strajki. Co się zesrały. Za przeproszeniem oczywiście. No i no, protesty i to aktualizacja, że przez protesty gracze zwiększamy podatek do 4%. Tak zrobili. A potem go obniżyli chyba do 3%.
Ale fajnie, protestowali, to cyk, podatek większy. A kto wie, co się jeszcze wydarzy.